Cześć, witam Was na kolejnym odcinku serii z Raw Dzisiaj chciałbym Was zabrać w kolejną przygodę po świecie C. <grymne> Oczywiście na serwerze testowym. Dzisiaj będziemy sobie sprawdzać, jak się miewają te specjalne surki. Co to w ogóle jest? Eee, tutaj jest jakieś oznaczenie surki, że ona jest jakaś specjalna, że jest tam jej więcej. Kiki ki, wie. Tutaj jest coś takiego stoi. No, oczywiście mamy pełno mobów, które tutaj będą się na nas agrywały. No, dobra, zobaczmy, co tutaj jest. 30 granitu. 30 granitu 5.2 i do tego jest pełen. E, dobra, no to skopmy go i zobaczmy, czy, e, czy będę miał dalej to na mapie. To jest jedna rzecz. I druga, zobaczmy sobie taki sam granit, ile będzie miał taki normalny. Bo ten jest specjalnie oznaczony i jest po pierwsze enchantowany, a po drugie ma aż 30 w sobie. No dobra, zobaczmy. O, patrzcie, to jest też enchantowany, ale nie jest oznaczony, ale to jest pierwszy enchant. Chcielibyśmy znaleźć drugi enchant i zobaczyć, czy, czy wszystkie takie enchanty wyższych tierów i do tego pełne, czy one są oznaczone. Tutaj nic takiego nie widzę. Dobra, zobaczmy sobie. Tą córkę, która tutaj się tak świeci. O, dobra, jest. Mamy, mamy. O one mają po 5. Widzicie? One mają tylko po 5, czyli specjalnie oznaczono. O, zniknęła. Dobra. No to wiemy w tym momencie, że faktycznie. Ośki ja nie wziąłem? O, kurde. Dobra, już mam się specjalnie po nią pojechałem. I tutaj też mamy 30. No dobra, warto by teraz sprawdzić czy po pierwsze to pokazuje wszystkie enchanty. Od dwójki w górę, czy może znajdziemy jakiś Enchant, właśnie wyższego Tieru? No, wyższy Enchant po prostu. Czy znajdziemy jakiś wyższy Enchant nieoznaczony? To jest jedna rzecz, bo jedynki to widzicie, że tutaj są normalnie. Jedynka też ma 5 na 5 ale pytanie o te wyższe. Czy wszystkie są oznaczone na mapie? Czy wszystkie wtedy się tak boostują do dużych wartości? Też fajnie by było znaleźć trójkowy Enchant. I też zobaczyć co na wyższych mapach pokazuje, o patrzcie, dobra, dobra, mamy, mamy, już skończyłem ledwo gadać, już chciałem wyłączyć nagrywanie, a tutaj proszę, proszę bardzo, tylko trzeba będzie zabić głupiego misia i jest, 5 na 5, czyli to nie pokazuje wszystkich enchantów na mapie. To pokazuje tylko wybrane, które są jeszcze zbustowane ilościowo. No dobra, no to lecimy dalej, zobaczyć jak to się ma na wyższych mapach. Pojechałem na nieco wyższą mapę i znalazłem 6 enchant oznaczony na mapie. I ten 6 no 6 też ma 30. E, czyli, czyli widzicie, pierwszy enchant też może zostać oznaczony. Hm. No widzicie, na przykład znalazłem tutaj zwykłe drzewko 63 i ono normalnie ma 5 tików. No teraz zobaczmy sobie tutaj na ósemkowej mapie, jakie fajne entrenciki znajdziemy. Wydaje mi się, albo to jest mały bazalt. A mały bazalt miał 3 sztuki w środku, a ten ma 9. Słyszałem właśnie coś, że mają te mniejsze sury, czyli jak jest 7 i 8, to mają mieć więcej tików sobie. Dobra, to jest. Co? Co to jest w ogóle? Co to jest za wyspa? Troszkę przerobili mapę, widzę. To jest to drzewo? Nie, to nie jest to drzewo. To drzewo to jest. To ma duże 30, o, widzicie też inaczej. Ale które jest? H? to jest to. Aha, rozumiem. Czyli nawet bez enchantu może być oznaczone. No, ciekawe. Widzicie? To jest. To jest to drzewo, które znaleźliśmy. Bez enchantu, ale ma 30 w środku. Normalnie ma tam ile? 27? No to nie wiem czemu tak. No ale dobra, no to mamy to. O, to jest ewidentnie małe drzewko i ono w sobie ma 11. Tutaj obok mamy mały marmur i on też ma w sobie 11 a tutaj mamy mały bazalt i ma w sobie 9. Także ewidentnie te niskie, może być drzewka i tak dalej mają w sobie więcej. O, tutaj na przykład 9, a to jest mały misiek. Teraz zobaczymy ile w takim małym misku będzie. Eee, on się akurat do końca nie naładował, ale jest 8 na 11. Czyli widzicie od 9 do 11 mniej więcej. O, tak samo możemy sobie zobaczyć w takim drzewku. Nie, tutaj będzie, chodź do mnie malutkie. Cyk, cyk, ilu jest potężny? 9. No i to drzewko też się nie do końca naładowało. Teraz pytanie, czy to będzie rosnąć, czy to jak się już tak zrespi, to już tak będzie. No dobra, no to te mniejsze surki ewidentnie dostały bafa. Że teraz faktycznie w nich coś więcej jest niż te 1 do max 3. Tak samo jeszcze tam dziczek jest, no ale już dobra, nie będziemy się nim zajmować. I co my tutaj mamy oznaczone? Oznaczone mamy znowu duże drzewo 30, ale to żaden hit można powiedzieć, tyle, że wiemy, że tutaj rośnie. Ale jeśli byśmy znaleźli zwykłe, ósemkowe, to trzeba by było porównać sobie tak samo jakiś większy bazalt i większy marmur by się przydał znaleźć, żeby porównać, ile jest w takim zwykłym. I kolejne oznaczenie, które mamy znowu, to jest duże ósemkowe drzewo z 30 w środku. Wygląda na to, że totalnie została zmieniona koncepcja w ogóle zbierania surów. Mianowicie duże spoty już praktycznie nie istnieją. Za to małe zostały mocno zbafowane, że kilkukrotnie więcej w sobie mają. Czyli teraz nie zobaczymy takiego dużego marmurka czy dużego dziczka, czy dużego drzewa, jeśli po prostu nie jest oznaczone na mapie. Rozumiecie o co mi chodzi? Teraz już po prostu jak stare drzewko, na przykład miało te 27, czy jakiś tam bazalt, cokolwiek był duże po prostu, to teraz nie będzie takiego, jeśli nie będzie oznaczone. Wszystkie duże drzewa, po prostu nie ma ich. W tym momencie tylko te trzy, które są oznaczone na mapie, znalazłem i żadnego więcej, i nie było żadnych miejsc, w których by te drzewa rosły. Wiecie, że po prostu ścięte były czy coś? Nie, po prostu nie istnieją. Czyli zmieniamy w ogóle koncepcję całkowicie. Czyli teraz będzie dużo małych spotów, ale one będą o jednej trzeciej do mniej więcej połowy wartości takiego starego, dużego spota. Czyli to oznacza, że będziemy częściej się przemieszczać, rzadko kiedy będziemy dłużej się skupiać na jednym spocie, tylko na tych oznaczonych. I teraz właśnie te oznaczone to być duża nagroda, bo w takim oznaczonym jest kilkukrotnie więcej sury. Mianowicie, no widzieliście, w takim drzewku 11, a w takim dużym 30. No i do tego może być enchantowany. Jeszcze poszlibyśmy sobie na mapę z marmurem na przykład, zobaczyli? Czyli tak naprawdę możemy sobie teraz dziubać malutkie wartości, no powinno być ich w miarę dużo, ale jeśli chcemy się dorwać do konkretnego spotu, no to niestety musimy się z tym liczyć, że na mapie będzie oznaczony i że wszyscy o nim będą wiedzieli. Zastanawiam się jeszcze jedna rzecz, czy to, że mapa jest wysokotierowa, powoduje, że pokazuje mi się tylko ten surowiec dominujący tutaj. Mianowicie, jeśli byliśmy na jakiejś niższej mapie, na piątkowej to pokazywało nam różne surki, A jak jestem na tak wysokotierowej, to na tamtej tylko drzewa pokazywały, bo to była mapa z dominującym drzewem. Czy tutaj pokazuje nam tylko rudę? I zobaczcie, ta ruda jest zerowa. Znowu zerowa. Czy to jest taki przypadek, że znowu same zera nam skoczyły? Na niskotierowych pełne enchantów było oznaczone. Tutaj mamy same zerowe oznaczone. Ciekawe, od czego to zależy. Czy akurat taki przypadek? Zaraz się dowiemy. Ponownie 8-0 bez enchantu. Hmm. Co to w ogóle takiego się świeci. <laughs> Jakieś dziwne światło tutaj pada na ten marmurek. Zobaczcie, w ogóle inaczej wygląda niż na tamtej mapie, co ostatnio byliśmy. Też 11 w środku ma. Także teraz troszkę kolory surów zależą też od tego na jakiej mapie się znajdują. O, jest i aspekcik. Podobno miały być możliwe też inne aspekty. Na razie nie widziałem inny niż mapa wskazuje. Tutaj na przykład jest aspekt rudy taki główny. No dobra, zobaczmy sobie jeszcze tutaj. O, jest enchantowany. Dobra, no to, to nie masz takiej tragedii. Już myślałem, że tylko zerowe enchanty tutaj będą, ale dobra, jest jakiś enchant na wysokotierowej mapie oznaczony, ale sama ruda. Jeszcze byśmy pojechali na jakąś siódemkową przynajmniej mapę i zobaczyli, czy też pokaże nam tylko ten surowiec dominujący jestem na siódemkowej mapie i jest tutaj oznaczony drewno i witółka. Czyli nie jest to determinowane. Czyli w sumie chyba możemy już podsumować całą naszą przygodę dzisiejszą. Także już dużego spota nie znajdziecie, tak luzem stojącego, nigdzie. Nie znajdziecie. Są tylko takie, które są oznaczone. Widzicie? Tylko małe dziczki, tylko jakieś małe surki. A jeśli chcecie duże, to musicie znaleźć oznaczone. A tutaj jest siódmeczka na przykład. I też mam w sobie 30. Wszystkie oznaczone sury miały w sobie 30. Nie znalazłem innego. Po prostu nie znalazłem innej wartości niż 30 w surze. Czyli możemy sobie zbierać małe. Tak jak było wcześniej, do szóstki. Siódemka i ósemka mała jest zbawowana, można powiedzieć, że kilkakrotnie więcej sury ma w sobie. Ale za to już nie ma w ogóle dużych spotów. Takich, których nie widzimy na mapie oznaczonych. Nie wiem, jak to wygląda, jak się tylko troszkę dziubnie. Moglibyśmy to też jeszcze przetestować. Jak tylko trochę dziubniemy, czy to spadnie z mapy, czy pozostanie? To jest jedyna kwestia, której w sumie nie przetestowałem. Także możemy teraz sobie dowolnie zbierać z tych małych, bo one dużo więcej dają. I dzięki temu, że jest ich dużo i nie mają. Jakoś super dużo sury, mają tak może być zadowalająco, ale nie mają super dużo To oznacza, że nie będziemy długo nigdzie przesiadywać, więc będziemy trudniejszym celem dla gankerów To jest jedna sprawa, ale jeśli chcemy się pokusić na właśnie jakiś duży spocik, który mamy oznaczony na mapie To się godzimy z tym, że niestety będą wszyscy widzieli ten spot tak jak my I że będą mogli nas tutaj albo się zaczaić, wiecie jakiś jak fajny enchancik będzie czy coś Mogą się na nas po prostu zaczaić no dobra. Enchanty nie są tylko dla tych spotów. Normalnie można w świecie enchanty spotykać, tak jak tutaj macie. Także one nie są tym enchantem wyróżnione. I też nie jest gwarantowany enchant na tym super spocie, bo widzieliśmy, że było pełno tych surek, które były oznaczone, ale bez enchantu. I jeszcze jedna rzecz: że nie determinuje mapa, że będzie jakiś konkretny surowiec wskazywany. Jest tego Więcej, w sensie na przykład tutaj, dwie witłki jedno drewno, dlatego, że po prostu najwięcej jest tej witłki tutaj, więc jej powinno być najwięcej pokazywane. A i tutaj mamy siódemkowe drzewo. No dobra, i skopaliśmy tamto i nie znika. Czyli, czyli też. Kolejna sprawa, że dopiero jak się to skopie, to to znika z mapy. Czyli ewentualnie mógłby ktoś nas zbejtować w tym momencie i zebrać tylko zostawić jedno i po prostu pilnować, aż ktoś będzie przyjeżdżał i go po prostu zabijać. Także to też można wykorzystać w drugą stronę, żeby właśnie sobie popekować na zbieraczy. Oczywiście, jakbyś jakiś marmurek czy coś, no to super sprawa. Zostawić tylko jeden w środku i, i pekować. Oczywiście widzieliście, jak już zebrałem całość, to to znikało z mapy. Także pustych na pewno nie znajdziecie, no ale częściowo zebrane, jak widać, wisi cały czas na mapie. To chyba było na tyle dzisiaj, także można powiedzieć, że zmiany całkiem fajne umożliwiające i właśnie prostym zbieraczom jakiś zarobek, że nie tylko na tych wielkich spotach coś jest, to jest jedna sprawa, a druga że umożliwia właśnie gankerom łatwiejsze znajdywanie zbieraczy, którzy są może być odważniejsi i poszli sobie właśnie spróbować zebrać coś takiego, oczywiście pewnie nie będą wisiały co chwilę takie sury bo raczej raczej większość zbieraczy będzie je szybko ciosała. No bo to jednak gwarancja, że to będzie 30 i przynajmniej 7 albo 8 na tych wysokich mapach. No to właśnie, 7 albo 8, 30 sztuk. No to co już znaczy? Jeszcze niech to będzie marmurek enchantowany. Mamy oznaczony, więc nie musimy szukać. Więc tutaj jest ryzyko warte zabawy, tak naprawdę. No to chyba by było tyle. Już się nagadałem dzisiaj. Także cóż, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Trzeba susaj do wpisać. Do następnego.